Powiem wam szczerze, że ci nieszczęśnicy powinni dziękować niebiosom za to, że to zadanie polega na wydłubaniu tych ciastek Dagona, bo mogło być gorzej. Mogli na przykład mieć za zadanie ustawić tą huśtawkę prosto. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry! W sumie stwierdziłem, że skoro na bazowym kanale mamy takie przywitanie, to tutaj chyba tym bardziej to przywitanie pasuje, prawda? No bo gdzie są takie świry jak nie tutaj, moi drodzy, na tym kanale? No chyba nigdzie indziej takich po prostu świrosów nie ma, moi drodzy. Dziś spotykamy się po raz kolejny ze Squid Game i nie jestem jakiś wściekły na te klocki czy coś, że tak zacząłem bić to opakowanie, tylko tak mi po prostu to opakowanie przyszło, nie? Więc jakby, jeżeli w fabryce chińskiej mieliby taki Squid Game polegający, że trzeba ładnie zapakować paczkę, to ktoś właśnie poszedł do odstrzału, moi drodzy. No cóż, no ale trzecia z czterech paczek, no musiała taka być. Jeśli konkretnie trzecia, no któraś musiała po prostu taka być, moi drodzy. Tak jak mówię, nie jest to nasze pierwsze spotkanie. Wpadajcie na ten odcinek, który był z przeciąganiem liny i ten, bo w obydwóch coś mnie zaskoczyło i pozytywnie, i negatywnie. I tutaj w sumie jest inaczej, bo w tym odcinku chyba będą tylko niestety negatywy. Chociaż żeby nie było, tu na starcie powiem, że znów trafiła się prosta instrukcja, co w Chińczykach jest skrajnie rzadkie. No i na tym chyba jakby koniec. W sensie koniec oczywiście pozytywów, nie recenzji. Tak jest, jak widzicie, ciastka Dagona to były niestety naklejki. Wielki za to minus. Wielka łapka w dół, których już no nie do końca tutaj widać. No bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest też element, który ciekawi was najbardziej. Naklejki te są robione no właśnie, też spójrzcie, co tu się stało. Po pierwsze, są robione dokładnie na wymiar, czyli jeżeli klocek ma wymiar taki, to naklejka jest robiona dokładnie na wymiar klocka. I teraz sprawdźcie sobie to swoimi małymi łapkami, kurczę, dobrze naklejcie. No niektóre się dały lepiej, niektóre gorzej, ale nawet jeżeli się wam dobrze, to widzicie, włożenie tego klocka do łapy powoduje to, że niestety ta naklejka nam się tutaj obdziera. Czy każda? No powiedzmy, że każda. Taki czy w inny sposób, ale każda niestety tutaj cierpi. No wielki, ogromny minus, więc jeżeli chcecie mieć te ciastka Dagona w ładnym stanie, nienaruszonym, to po prostu nie wkładajcie ich do łap. Ja włożyłem, żeby mieć do miniaturki, no i widzicie. No tutaj faktycznie ciut lepiej, ale i tak jest nadszarpana, no nie za fajnie. No i tutaj ta parasoleczka uchowała się najlepiej. Na pewno na plus muszę docenić to, że w sumie spójrzcie, jakby się skupić, spojrzeć, mamy tutaj wszystkie cztery z filmu wzięte kształty. Natomiast niestety, na kształt naklejki, czyli identyczny jak klocek, oraz ta zdarliwość powoduje, że no nie jest zbyt fajnie. Osobiście też wolałbym, żeby ten klocek był koloru tak zwanego tan, czyli piaskowego, no bo teraz widzicie, co się dzieje, po prostu to ciastko zbliżone do filmowości wyróżnia się z tego pomarańczowego klocka, no niestety. No i tak jak wspomniałem też w interku, mamy tutaj pewien element. Ja się już obawiałem, jak w pierwszym odcinku omawiałem te klocki, że ta huśtawka, no będzie z nią ciężko. No widzicie, co się z nią dzieje? Po pierwsze, osobiście, jeżeli już coś bardziej uważam pasowałoby lepiej do tej scenerii, to uważam, że powinni dać tu zjeżdżalnię. Zjeżdżalnię, która nie tylko nie będzie się rozjeżdżać, ale też przede wszystkim będzie filmowo jakoś wytłumaczona, bo jednak zjeżdżalnia faktycznie gdzieś tam w filmie była ważniejsza niż huśtawka, która nawet jeżeli gdzieś tam była, pewnie była, no to po prostu była faktycznie tłem. Jeżeli by się mi jakoś udało przytwierdzić, to faktycznie plusem jest to, że... No właśnie. To, że to się faktycznie w miarę huśta, tak? Także to się w miarę huśta, ale trzeba by jakoś mocno przytwierdzić. Natomiast minusem jest, że oczywiście nie posadzimy tu figurki. Po pierwsze dlatego, że tutaj nam się zwężają do góry te patyczki. Po drugie, że mamy tutaj tajla. Można było, gdyby to oczywiście było Lego od spodu, użyć takiego ślizgacza, a tutaj użyto czegoś takiego. No też niestety minusik. W związku z tym ta zjeżdżalnia jest po prostu, no nie będę się bał tego słowa, bezużyteczna kompletnie. Ani figurka na niej nie siądzie, ani się nie pochuśta, a ta zjeżdżalnia po prostu tam się rozjeżdża, lata tutaj jak jakaś pijana ośmiornica. Jeżeli boicie się, że tylko te elementy się rozjeżdżają, to spójrzcie, że tu mamy na środku taki element, także tutaj mamy właściwie trzy momenty, kiedy to się może chwiać, no i może właściwie z tym kręcić jak śmigłem, nie? Jakby, no, helikopter, popter, czy jak to tam na TikToku leci, moi drodzy. Także kompletnie element bezużyteczny. Zdecydowanie bardziej użyteczne już są figurki. Mamy tutaj tego mędrka Mondrale, który, kurczę, chciał wygrać Squid Game, no ale nie pykło. Hytrusek jeden. Oczywiście on jest tutaj, tak jak pozostałe figurki, spoko, ma nadruk, ma wszystko. Nadruki są tutaj, no co by nie gadać, praktycznie pierwsza klasa. Buzia też chyba najbardziej podobna z tych wszystkich busi do wszystkich filmowych postaci, mam takie wrażenie. No i z tyłu jedynie brak numeru. No oj, tego faktycznie, kurczę, wcześniej nie dostrzegłem. Czy poprzednie figurki miały nadruki na plecach? Czekajcie.
Nie, też nie miały, bo akurat tu wziąłem właśnie któryś z poprzednich recenzji. No i mamy Dziadygę, który moim zdaniem, no niby jest, jakby się przyjrzeć, podobny. Stan tego Dziadygi odzwierciedla stan tych klocków, wiecie o co mi chodzi, sławny też BM z jego miną i tak dalej. Numer faktycznie dobry, 001. Czy ten ma numer dobry? 200, nie wiem, bo nie do końca widzę tutaj ten numer. Może zbliżenie na kamerze? 200, nie wiem, ciężko tu nie widzę. Wy widzicie pewnie lepiej już na recenzji na dużym monitorku. Także tak wygląda Dziadyga. No i co tutaj też gadać? No kurczę, są w miarę spoko figurki. Natomiast jeżeli chodzi o bawialność, to kurczę, no właśnie tutaj to chciałem powiedzieć. No jest nie za dobrze. I nogi, jedna chodzi lekko, druga chodzi ciężko. I dokładnie to samo z rękami. Czyli znów wracamy do historii, że no, lepiej to wygląda na półce, lepiej to wygląda w makietce, niż jak się tym bawimy. No i tak myślę, podsumować można by cały zestaw, bo oczywiście, gdy sobie gdzieś to ułożymy w tle, nawet gdy tą huśtawkę sobie ustawimy już odpowiednio, a najlepiej ją jakoś przystudujemy, przytwierdzimy, chociaż ciężko będzie, wiecie, to pod skosem zrobić, no kombinujcie, chyba że tak faktycznie na wprost. No ja bym tak osobiście to rozwiązał, że wbił gdzieś na prost, o, i teraz się, powiedzmy, to trzyma. No jako, kurczę, muszę jeszcze przestawić. Super. I wszystko, cały pomysł na marne. No i super. Kurde. A już było tak dobrze. O, i to się teraz trzyma. Natomiast ciastek Dagona, jeżeli nawet je sobie tutaj przykleicie w miarę równo, co mówię, z arty ciężkie, to pamiętajcie, by nigdy czasem ich w żadne łapy tych figurek, przynajmniej, bo swoje można, nie wkładać, bo inaczej one po prostu tutaj, no, ucierpią i nie będą już takie ładne. Ale gdyby faktycznie to sobie jakoś ustawić, zrobić z tego jakąś większą makietę, to myślę, że miałoby to całkiem spory sens. No, moi drodzy, no, u nas sens jest na pewno zostawić subskrypcję. U nas, no u mnie, aczkolwiek na wszystkich moich kanałach warto, no bo został nam jeszcze jeden z tym Irakijczykiem i z kolejnym tym. O ile tego sobie już w miarę przetestowaliśmy, no to Irakijczyk mnie jeszcze ciekawi, bo tutaj ten kolor skóry nie jest taki oczywisty i może nas zaskoczyć faktycznie, czy on będzie faktycznie tyle ciemniejszy. I samo to rozwiązanie, jak ta przezroczystość tu się będzie miała i to wszystko, myślę więc, że warto subskrypcję zostawić, a później, gdy już omówimy sobie oczywiście tą czwartą konstrukcję, to sobie gdzieś to wszystko połączę i zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. Przy czym, no, razem wyglądało to już będzie pokazowo, a nie że recenzja konkretna. Natomiast tutaj na pewno miał to być jeden z najlepszych zestawów, no a nie jest, bo kurczę, z tych czterech to właśnie czułem, że to będzie najciekawszy chyba z zestawów, na pewno obok świni gdzieś był w topce, no a tu kurczę, niestety wiele tych czynników powoduje, że no nie jest, przynajmniej na pewno nie do zabawy, nie? Także mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, zostawiając jeszcze subskrypcję, no i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach na moim kanale. Dzięki, że byliście. Baaa!